Hej, hoj, hello. Dziennik Minecrafta, część druga. Witam Państwa z rozbiórki domu Primosa, który już w większej części jest rozwalony niemalże do fundamentów. Trzeba jeszcze pozbyć się dwóch roślinek. Oto te dwa drzewka. No to dawaj, rozwalasz je. Rozwalamy. Ja ci nie pomogę. Choćbym chciał. No. To właśnie nie może. Jak ci wczoraj proponowałeś, żebyś porozwalał mi domek, to nie chciałeś. Więc się goń. O, deszcz zaczął padać. Nie. W realu. Dobra. Ja tam przez okno nie widzę, chociaż trochę kropi. Tak, ja wiem, jesteś no life'em. No, pozabieram ci trochę drewna. Przyda mi się. Dzięki wielkie, to drewno. Nie no, masz, oddam ci to. To co twoje. Oj, ci jedno było moje. O, może być. To faktycznie ładnie leje. Co tak zamilkłaś? Muszę się kopnąć trochę pięter wyżej, liście doczyścić. Liście same spadną. No dobra. Znaczy, jeżeli tam rozwalisz wszystkie te. No właśnie, czyli nie rozwalę. Suset. O, widzę kolejnego jakiegoś gracza, który wygląda jak bodajże postać z gry Tron. I o. Nie, wywaliło mnie. Kura, mnie też. Jesteś dobrze. Okej. Jesteśmy znowu w Minecrafcie. Coś nas wyrzuciło z serwera. Albo serwer nas wyrzucił. Ktoś to wie. Prymus się zamknął w sobie. To twój dom? Nie, to jest sklep. Co tak cicho jesteś? Enter the game. O, jesteś. Widzę cię. Fuck, muszę się teraz na tą górę dostać. Buhahaha. Ale lagi. Nie mam lagi, ja nie mam lagów na przykład, ale... No dziwny jesteś. Wiem, wiem. Wszyscy mi to mówią. O, nie mogę doskoczyć. Dobra, ja idę szukać sobie owieczek. Przyjaciół. Ty sobie tam się kop, a ja szukam... owiec. Pewnie nikt nie będzie wiedział, dlaczego szukam owiec. Czemu nie mogę tak przeskoczyć? No przecież wszyscy wiedzą, że masz parcie na owce. Nie musisz tego ukrywać. To jest przejście. Zawsze możesz zostać tym pasterzem owiec i będziesz spełniał swoje marzenia. Fantazje, powiedziałbym. Co? No, płyt niedobrze tak dla odmiany. Nic. Masakra. Co? Nic. Kurczę, teraz myślę jak go... Ja myślę, gdzie mogą być owce. Tu jest budowla jakaś. To jest moja łapka. Niedokończona. Położę ze swoją samą łapką. Kurczę, ten wyszło mnóstwa kamienia. O, suset. A ja potrzebuję mnóstwo czarnej wełny. Jeszcze nie jest do końca. Masz trochę węgla? Węgla? W domku? W domku? Czyli co? Co? No tutaj w mieście. Znaczy mam, ale jestem pod łapką. Idę szukać owiec. Gdzie mogę być no, owce? Dobrze. Joint rozwiązuje wszystkie problemy. Trollface. Pa, poker face. Poker face, poker face. Weź mnie, nie irytuj. Czemu? Ja cię irytuję. Nie śpiewaj chłamu. A, że po to chodzi. Ty, słyszałem pieska? Właśnie, muszę sobie jeszcze wilka załatwić jakiegoś. Piesek! Masz pieska, ale fajnie, masz ciomuś pieska. Pokaż psinę. Jaka fajna psina. Dobra, nie będę się tak tutaj nachalnie wbijał do czyjegoś domu. Krowa.
Czy my chcemy krowę? Zależy, czy masz parcie na mleko. Owca! Ale ktoś już ją ogolił. Co za... Nie chcę oglądać owcy. Kolejna owca, ale też ogląda. No nie! To nie fair. Nie golić moich owiec. Wy nie potrzebujecie wełny. Ja potrzebuję. Jakby nie potrzebowali, też by, to by nie gonili. Ja mam pełno białej, ale nie chcę mi się zużywać na każdy kawałek wełny pojedynczego barwnika. Lepiej użyć na całej owce jednego barwnika. O, owca, 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 owca. Widzę owce. Ja jak to walisz barwnikiem w owce i ona się koloruje? No, ona jak... koloruje. Biedna owca. No na czarno mi to koloruje teraz tym barwnikiem, który trzymam w ręce. Szwarc. Czerwona, czarna. Czarna jest, nie czerwona. I się robi znowu noc, a ja nie lubię nocy. Wtedy wychodzą moby i jest źle. I szukamy teraz kolejnych owiec. Dusza! To jest moja droga do mojej kopalni! Znalazłem. Znalazłeś swoją kopalnię. No. Jak zrobisz home, to też znajdziesz drogę do swojej kopalni. A to inna kopalnia. No to jest moja kopalnia, moja... Ble. Moja. Nie moja taka, o, tylko moja. W sensie nie moja, że nasza, tylko moja. Ble. Poplątałem sobie język. O. Idziemy do kopalni. I oto kopalnia Wiggles. Ogląda się. Jakbyś miał mapę, to byś nie wiedział, gdzie jesteś. Swoją drogą ciekawe, czy można zrobić mapę labiryntu. Znaczy ogólnie chyba, znaczy jeżeli chodzi o podziemia, to chyba nie, może. Tylko będziesz widział tą, co jest na wierzchu. Będziesz chodził sobie po podziemiach, ale będziesz w tym... podziemiu. Dobra. Się zastanawiam, czemu nie ma mobów. To jest zombie! Zombie. Zombie jest zły. Gin. Zombie ma bardzo ostre kurwa. Zabiłem zombie. Widzę tam coś kolejnego jest. Więc jakaś ciekawa akcja. Owca! Owca! Zrobimy się na czarno. Na szaro też. Czarna owca. No i wełny. Daj mi swoją wełnę. Dziękuję. 25 wełny. Niedużo. Nie, to a nie, to jest... To jest... Nie wiem, jak się wymawia. Kleper, Clipper. Kleper. Fakt, nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Nie wybuchaj, gdzie jesteś? Powiedz do niego potworku, może zginie. Co? Powiedz do niego potworku, może zginie. O, widzę, że się dzień robi. Już jest dzień? No. Idę zniszczyć tego szkieleta. It's going to hell. Że on zginie od słońca. No, ktoś go zabił, sam zginął. Szkielety nie giną od słońca chyba. A, no to git. To kura mi wleciała do mojej piwnicy. Cieszę się, że to nie jest ten... Szkielet. Szkielet. No właśnie. Oj tam. Skąd spadłeś? Tylko jakby... takie kawałka ziemi. Takie górki. Krowy. Nawet z ziemi spadłeś. Krowy, jaskinia. A w jaskini? Moby. Może będą.
krowy, kurczaki, wszystko poza owcami. Jest krowa, jest impreza. Szlak! Mam ci... jakiś gigantyczny lak, znowu. Powiem ci cytat, a ty zgaduj skąd to cytat. It's going to hunt. nie znam tego cytatu. Cytatu. Tak, cytatu nie znam, ponieważ trochę inaczej brzmi. It's going to hunt. It's time to hunt. It's time to hunt. Teraz dobrze. Oj tam. Dla naszych widzów to będzie zagadka. Tak mawiali starożytni. Tak. Znajdź w grę, w której się... It's time to hunt. I nie jest to tibia. Jakkolwiek grywalność ma podobne. Tak samo to nie jest WoW. Jakby co? Jakby ktoś się... Dobra. I zgadujcie, jaka to jest gra. Z jakiej gry to jest cytat. It's time to hunt. Jak ktoś zgadnie, to dostanie... Cukierka. No cukierka nikomu nie będziemy wysyłać. Nie? Nie. A po co? Czemu? No, panu myślicie... Sknera. 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 Będą się po prostu ludzie cieszyć, jak klikniemy i tam to... jestem za, czy coś takiego przy komentarzu. O, to będzie nagroda. Jeżeli dotrwacie w ogóle do... Do tego... O! Nie, nienawidzę tego. To jest głupie. Dobra, zaraz wracam. Coś ładnie pachnie u mnie w domu. Jakby miodem? Jakimś mięsem? Czułbałeś w uszach, to może miodem pachnie. Wiem, to był niesmaczny dowcip. Joke. Uprzedzam, to był dziołk. Dziołk, tak. Dziołk. My sobie chyba jednak to potniemy to nasze nagranie, bo... Już ja nie wnikam, co ty tam tniesz sobie. Kurczę, tak ładnie pachnie, ała. No i się zabije prawie. 2,5 serduszka. Dobrze ci to. Jest. Jo. Łaźnia publiczna. Tam publicznie łażą. Tak. A widzę, że to w miarę świeże jest. Bo tutaj jeszcze leży ten. Zwłoki. Niewolników, którzy to budowali. A ta łaźnia to jest takie, wiesz, to jest w morzu zrobiony dziura w morzu. Oj tam dziura. Dziura w morzu. Tylko wiesz. Co ty znowu jakieś skojarzenia masz? Nie, ja nigdy dziury w morzu nie widziałem. Przykładny się robię. Kwiatki. To idź na świeżego dorsza. Karpiu. Nie lubię ryb. Dziwny jesteś. Nie, wcale nie. Dziwny jesteś i nie chciałem lubić. Zobaczymy. Zobaczymy, kogo będą bardziej. A potem będą opisy na tym, na YouTubie. Lubimy cię. Siborku 25. Haha, typek z nikiem, z numerkiem w niku. Haha. Haha. Lubimy go, mamy... Sorry. Ma numerek w niku. Fuck. Nie tu. To nie jest si, tylko si. Paparafara. Farafara. To jest si. Si, seniorita. Tak jak w tym, w jakiś... ktoś się kiedyś może uczył do re, mi, fa, sola, si, do. Wszyscy się uczyli, a potem się budzili w nocy z krzykiem. Okej. Okay. No co, ja byłem zadowolony z muzyki. To już wiem, że tutaj nie opłaca mi się robić domku, ani kopać w jaskinie. A czemu? Bo jest chata. Hej, wszystko jest wydrapione. No, ale wypasiona chata. No i pełno kur znowu. Jest kura, jest impreza. Zresztą się była krowa. Oj tam. Się rozdrabiasz, człowiek. A co to za domek w ogóle? Ciekawie zrobiony. Lawa. Tylko lawa. Owca!
Uuu, owca, ale chyba szara, z tego co widzę. Któż ty jesteś? Hirio. Siema Hirio, szkoda, że nie możesz z nami pogadać. Będziesz na naszym filmiku. Ja widzę jeszcze kolejnego. A gościa. Potem będziemy mieli sprawę a prawa autorskie. Że jak wiadomo, jak pokazujemy. Dobra. Bez tantiemu. Zaraz może da się ją pofarbować, to że jest szara, to może. Jest! Mam czarną wełnę z szarej owcy. Co tam Hirio? Fajny skin ma. I jeszcze widzę jakiegoś innego gościa, którego nie mogę przyjrzeć, bo się rusza w górę i na dół. Co? Cezary. Nie, Cezek. KZ. Co za ty? Ale faktycznie fajnie się wybudowali na takim odludziu. Tylko dziwne, czy mają razem domek na takim odludziu. No to takie dziwne, chore chociaż. Dobra, ty wszystko uznasz za chore. No owca. Wiem, mam zboczone myśli. Owca. Widziałeś kiedyś różową owcę? O matko. Człowieku, co ty chlałeś? Nic nie chlałem, no sorry. Tylko takie pytanie zadałem, czy widziałeś kiedyś różową owcę? Jeszcze takiej fazy nie miałem. Nie, bo ja widziałem taki wczoraj, oglądałem filmik właśnie z Minecraftem i różowa owca była. Matko, człowieku, za dużo pijesz. Jak ja piję, jak prawie... No nie piję, no. Właśnie, człowieku, za mało pijesz. Owca. O, ale fajnie, węgiel. A myślałem, że wszystkie jaski nie będą wyczyszczone. A to jest. No super, zrobiłem sobie chatę, znaczy już wiesz, podłoże na chatę. Takie wypasione. Plac wyrównany, no zaraz, będziemy zaraz budować. Się przeniosę tylko. Kopcniesz? No, później się przeniesiemy właśnie tam do naszej chaty. O cholera. Co? O cholera. Zamurowałem sobie wejście do piwnicy, gdzie mam crafting, zapas rzeczy i w ogóle wszystko. No nie, a ja mam końcówkę HP. Dobra. Zobaczmy, jak się tam dokopać szybko. Widzieliście? Nogi wsysają mięso. A ta kura się lampi na nogi Primosa. O, moje żarełko. Ej, moje, daj to. Dobra, Primos. Daj mięsko. Moje. No, odrzuć się tu. Dalej. Tak. Słuchaj, odrzuć się dalej trochę, co? No. Jesteś jakiś ułomny? Chyba ten jak mięso nie potrafisz złapać. Wiesz, jak podrzucasz sobie pod nogi? A to sobie na później zostawię. Aż ciamaj. O, jeszcze więcej. Ej! Rzucam mięsem. Albo lepiej nie, dostaniesz bana. Obrysia słyszę. Nasi widzowie też będą go słyszeć. Super. Tylko, że pod tym filmik nie będą słyszeć, go cenzuruję. Wypikamy połowę tekstu. Dobra, to jest mój domek, tutaj macie teraz, nie będę na niego wchodził, tylko macie tutaj mój najlepszy pokój, który mi najlepiej wyszedł. Jedyny pokój, który ci wyszedł.
Okej, jestem w zamku. Jeszcze nie, jeszcze tylko wbijam się na moją widzierzę obserwacyjną, żeby pokazać z góry miasto. Ja właśnie patrzę z góry na górę. Dobra. Zasadę nowe drzewka, żeby nas nie było widać. Faktycznie włączyłem komendę home, ale to jest gdzie indziej. To nie jest home. To jest inne home. To jest inne home, to jest taka ładna ściana. Teraz trzeba wyjść, zamknąć drzwi, patrzeć, czy się zamknęły. Czasami się nie zamykają, tu jest kopalnia Zmora. I mój pokój oczywiście. Tu są skrzynie. Najprzeróżniejsze. No, mostone. Te roślinki. Drewno, mało drewna. Różne rzeczy. I tu jest, są metale. Tutaj jest, jeszcze nie wiem co tu będzie. Ale po prostu nic nie ma. Wygląda, gdzie ty jesteś, Primos? Primos? A! Nie bij. Sama z drzewka. O, zrobimy tak. Zrobimy sobie... Ty nie mogę drzewka zostawić, co za masakra. Zrobiłem nam na ten, na węgiel. Owcza mnie zabiła prawie. Że co? Owcza mnie zabiła. No nie, może cię owca zabiła. Nie, zepchnęła mnie do dziury. Ile to zobaczyć. Okej, zabudujemy sobie to. Owca morderca? Gdzie ty jesteś? Tam gdzie nie wolno. Co to jest? Fotoradar. Co? Fotoradar. Co? Nie, naprawdę, fotoradar. Już za dużo heczów nie kupiłeś. Na serio, przy moście jest fotoradar. Tak? No. Tam była taka tabliczka. Tak? Bo tam była taka tabliczka, że... Uwaga, fotoradar. Uwaga, fotoradar. Nie kłamali. Moglibyś w obiektywie zrobić jakieś światełko. No. No. Okej. Okay. Beka. A tak wyglądałem podziemia, gdy się tekstury nie załadują. I właśnie mnie wywaliło, bo jest out of memory, czyli mnie się po prostu... O, jeszcze raz. Najważniejsze to, żeby się w życiu do czegoś dokopać. Jeżeli do czegoś się nie dokopiesz, to macie... Lawę! To jeszcze masz lawę, to znaczy, że miał wszystko. To jeszcze masz lawę, to znaczy, że już miał wszystko. Coś się dzieje. Coś się dzieje. Dokładnie. Coś się dzieje.
My gramy w Minecrafta i wiemy, że coś się dzieje. Czasami złego, czasami dobrego. Zależy. Zależy, czy są złe albo dobre mobki. See ya. Czekaj. A nie mogę zrobić tak rude, jak mówię. Ja się też żegnam z wami. Nara. Kurat.